Dzień dobry jeszcze raz, Szanowni Państwo. Na wstępie bardzo chciałabym podziękować za możliwość zaprezentowania mojego tematu na konferencji. Ja sama zajmuję się głównie podatkami w moim życiu zawodowym, też studiuję na 5. roku prawo i doradztwo podatkowe, kończę również w tym roku, dlatego też chciałabym połączyć trochę temat związany z ochroną dóbr osobistych właśnie z podatkami. Trochę tutaj na przekór, czy Urząd Skarbowy może naruszyć moje dobra osobiste, ponieważ będę mówić nie tylko o tym, czy sam Urząd Skarbowy może naruszyć czyjeś dobra osobiste, lecz także o tym, czy w ogóle organ tutaj państwowy może naruszyć i jak i w jaki sposób może naruszyć dobra osobiste. Rozpoczynając rozważania, oczywiście na wstępie chciałabym przytoczyć kilka kwestii zapewne Państwu znanych. Otóż zgodnie z definicją, która funkcjonuje w literaturze przedmiotu, dobra osobiste stanowią pewne wartości niematerialne, ściśle związane z człowiekiem i są przejawem godności osoby ludzkiej oraz dotyczą integralności fizycznej i psychicznej, a także indywidualności człowieka. Sam kodeks cywilny wymienia wśród nich zwłaszcza zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko. Orzecznictwo natomiast poszerza ten katalog, jak na przykład w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 1999 roku, w którym to za dobra osobiste uznano prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy. Moje wystąpienie będzie koncentrować się przede wszystkim wokół ochrony dóbr osobistych nie na poziomie między osobami fizycznymi czy osobami prawnymi, lecz właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałam, w relacjach między obywatelami a organami państwowymi. Na początek warto wskazać oczywiście, że organy państwowe powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których organy przekraczają te granice. Nierzadkim przypadkiem wśród rozpatrywanych spraw są te dotyczące naruszenia dóbr osobistych właśnie przez organy władzy. W jednej z rozpatrywanych spraw, a konkretnie tutaj w wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2016 roku, rozstrzygany był przypadek, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda przez przewlekłość postępowania. Jest to zresztą bardzo częsty typ spraw. W tej sprawie doszło akurat między innymi do dwukrotnego zagubienia akt sprawy. I sąd tutaj zważył, że bez wątpienia długotrwałe upominanie się o nadanie właściwego biegu zainicjowanej przez obywatela sprawie, występowanie w pozycji petenta jest upokarzające, rodzi poczucie lekceważenia przez organ władzy publicznej. Tutaj sąd również powiedział, że prawidłowa jest konstatacja, iż wskutek zdarzeń zaistniałych przed sądem rejonowym godność powoda została naruszona, gdyż niemożność sprawnego przeprowadzenia typowej sprawy sądowej przy braku uchybień ze strony jednostki inicjującej postępowanie skutkuje zrozumiałym poczuciem bezsilności w demokratycznym państwie, w którym prawo do sądu jest prawem chronionym konstytucyjnie. Jak widać, jest to bardzo ciekawy wyrok, patrząc też na obecną sytuację w sądach, nie tylko ze względu na pandemię, ale też ogólnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o przewlekłość postępowań. W podobnej sprawie tutaj nieco inaczej została rozstrzygnięta ta sytuacja, ponieważ w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2015 roku sąd stwierdził, że nawet przewlekłe postępowanie może być prowadzone z poszanowaniem dóbr osobistych jego stron oraz uczestników. Istotny w tym zakresie nie jest sam okres rozpatrywania sprawy, lecz sposób działania organu wobec osób zainteresowanych. W sytuacji, gdy przyczyną przedłużania się czynności wyjaśniających jest zwłaszcza właśnie o czym wspomniałam, nadmierne obciążenie organu ilością podobnych spraw, niedoskonała organizacja pracy organu wynikająca z braków oraz zmian kadrowych, czy niewystarczające doświadczenie pracowników, nieodpowiednie zasady podziału czynności albo sposób realizacji nadzoru służbowego przy podejmowaniu czynności przekazujących odpowiednie informacje w przyjętej formie ich dostarczania, nie można mówić tutaj o naruszeniu godności stanowiącej część wewnętrzną, przekonania o własnej wartości osoby inicjującej taką sprawę lub będącej uczestnikiem postępowania. I tutaj sąd też podkreślił, że ocena naruszenia dóbr osobistych poprzez określone działanie wymaga zastosowania kryteriów obiektywnych, nie może zaś ograniczać się do tego, że ktoś subiektywnie jest przekonany, że określone działanie organów państwowych wymierzone jest przeciwko godności tej osoby. Inną ciekawą sprawą dotyczącą naruszenia dóbr osobistych przez organy państwowe była rozpatrywana sprawa przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Tutaj powód domagał się w pozwie
od Skarbu Państwa 100 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Dlaczego? Tutaj uzasadniając to żądanie, powód wskazał, że w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie, zostało ono sporządzone w innej sprawie, stwierdzono w stosunku do niego, że przebywał on od 2008 do dnia dzisiejszego, czyli na dzień tam powiedzmy na lipiec 2017 roku, w zakładzie karnym. Podczas gdy w okresie od kwietnia 2010 roku do lipca 2014 przebywał na wolności. I takie stwierdzenia w ocenie właśnie powoda oczerniało go i czyniło z niego kryminalistę. W związku z czym powód ten dochodził zadośćuczynienia w kwocie objętej pozwem. Z akt sprawy jednak wynikało to, że powód owszem został deportowany do Polski w 2008 roku i odbywał karę pozbawienia wolności do kwietnia 2010, żeby ponownie trafić do zakładu karnego w lipcu 2014 roku. A zatem na dzień uzasadnienia tego wyroku faktycznie przebywał w zakładzie karnym. Sąd zważył zatem, że zawarcie w uzasadnieniu orzeczenia skierowanego do dość wąskiego kręgu uczestników postępowania, stwierdzenia, że powód przebywał w zakładzie karnym nieco dłużej niż w rzeczywistości, nie naruszało jego dóbr osobistych na tyle, by uzasadniało to przyznanie mu zadośćuczynienia. Jeszcze jedną sprawą wartą w tej części przywołania jest sprawa pani emerytki, która pozwała Zakład Ubezpieczeń Społecznych o naruszenie jej dóbr osobistych. Powódka tutaj wskazywała, że ZUS swoimi działaniami polegającymi między innymi tutaj doszło do pomniejszenia wysokości należnej emerytury, do niezasadnego potrącenia z jej świadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z których to została zwolniona decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego, a także z tego względu, że nie przyznano jej odszkodowania za złamanie ręki, stwierdziła, że ZUS po prostu doprowadził do pogorszenia jej stanu zdrowia. Sąd tutaj zważył w tym przypadku, że samo poczucie krzywdy w tym zakresie powódki nie jest wystarczające, a jest też trudne do zidentyfikowania samo dobro osobiste, jakie w wyniku takiego działania zostało naruszone. Sama powódka nie ujawniła takiej okoliczności, zaś twierdzenie, że po jej stronie wystąpiło znaczne wzburzenie związane z jej subiektywnym poczuciem krzywdy, w ocenie obiektywnej, nie usprawiedliwia takiej prawnej kwalifikacji. Ponadto tutaj sąd również uznał, że nie sposób zaaprobować stanowiska, że w warunkach życia społecznego normalnym efektem nawet niewłaściwego zachowania organu władzy administracyjnej jest jego odpowiedzialność cywilna za naruszenie dobra osobistego. Nie może bowiem umykać z pola widzenia, że dla ochrony praw osoby niegodzącej się z określoną decyzją administracyjną przewidziano możliwość kontroli poprawności tych decyzji i jakkolwiek niewątpliwie no, powoduje to niepokój, burzy też spokój w ogóle wewnętrzny takiej osoby, to łączy się to z naturalnym układem stosunków występujących między ludźmi żyjącymi w zorganizowanym prawnie państwie. A zatem jeżeli mamy do czynienia ze sprawą, w której być może organ tutaj działał w błędnym przeświadczeniu, w błędnym przekonaniu, jednak mamy prawo do odwołania się od takiej decyzji, to tutaj mimo tego, że stresujemy się, chcielibyśmy tę sprawę rozwiązać szybko, ale organ nam tutaj to trochę nie umożliwia, to nadal to dobro osobiste danej osoby nie zostało naruszone. Dobro osobiste jako takie przejawiają się niemalże w każdym aspekcie różnych dziedzin prawa. Tutaj należy stwierdzić, że nawet na pozór nie mające nic wspólnego z ich ochroną sprawy podatkowe, mogą też przynieść ciekawe przykłady do interpretacji. Wystarczy tutaj przywołać wyrok Sądu Białostockiego w sprawie, w której rozpatrywano kwestię, czy wskazanie w protokole pokontrolnym z zakresu podatku VAT stwierdzenia dotyczącego brania udziału w karuzeli podatkowej przez przedsiębiorcę narusza jego dobra osobiste. Tutaj kwestia była taka, że u podatnika pojawiła się kontrola z zakresu właśnie podatku VAT. Pojawiła się też bodajże tam kontrola krzyżowa u kontrahenta, czyli taka kontrola, która ma na celu zweryfikowanie faktur oraz poprawności zapisów rachunkowych u przedsiębiorcy i zweryfikowanie tego właśnie przez kontrolę u kontrahenta. I tutaj w tym protokole właśnie wskazano, że ten przedsiębiorca brał udział w karuzeli podatkowej. I podatnik tutaj żądał 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, oficjalnych przeprosin i zaprzestania naruszania jego dobrego imienia. Pozew właśnie złożył po tym, jak kontrahent zerwał z nim współpracę i stało się to po kontroli Białostockiego na ten czas Urzędu Kontroli Skarbowej.
którą przeprowadził on kontrahenta. I w protokole, a następnie w samej decyzji znalazły się zapisy, tutaj cytuję, faktury, które za pośrednictwem firmy, i tutaj podana nazwa tego firma tego przedsiębiorcy, dotarły do kontrolowanej spółki, dowodzą uczestnictwa w łańcuchu dostaw towarów o nieokreślonym źródle pochodzenia. I Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił jednak pozew o zniesławienie, mimo że potwierdził, że do niego faktycznie doszło. Wyjaśnił, że ochrona prawna dóbr osobistych przysługuje wtedy, gdy dobro zostało naruszone, a ten, kto je naruszył, działał bezprawnie. Koniec artykułu 24 Kodeksu Cywilnego oczywiście. Sąd uznał, że sformułowanie użyte w decyzji było nieuprawnione, a co najmniej przedwczesne. Tym samym dobro osobiste powoda zostało naruszone, jak stwierdził tutaj Sąd Okręgowy. Jednocześnie uznał, że działanie organu nie było bezprawne, bo było działaniem w ramach władzy państwowej i wynikało z oceny zgromadzonych dowodów. Wprawdzie ocena ta okazała się później nieprawdziwa, co potwierdził też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właśnie po rozpoznaniu skargi kontrahenta w sprawie tej kontroli wspomnianej. Jednak jak orzekł Białostocki Sąd Okręgowy, nie oznacza to, że działanie urzędników było bezprawne. Właściciel firmy, czyli nasz przedsiębiorca, złożył oczywiście tutaj apelację, jednak sąd apelacyjny ją oddalił i jak wyjaśnił, tutaj to, co Państwo macie tutaj napisane też na slajdzie, że specyfika czynności kontrolnych organu skarbowego w toku postępowania oraz sporządzania motywów konkretnych decyzji i postanowień może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych nie tylko stron, ale również innych podmiotów powiązanych ze stronami i przedmiotem postępowania. W toku postępowania dochodzi bowiem do ujawnienia informacji dotyczących strony i innych podmiotów, które poza tym postępowaniem chronione są prawem jako objęte dobrami osobistymi każdej osoby. W tych okolicznościach przesłanka bezprawności musi więc być rozumiana w sposób właściwy dla prawa cywilnego, ale musi też, a może przede wszystkim powinna uwzględniać specyfikę działania organu kontroli skarbowej. I za bezprawne można uznać takie działanie organu podatkowego, które wykazuje sprzeczność pomiędzy zakresem kompetencji organu, a jego rzeczywistym działaniem. I to dopiero stanowi o rażącym naruszeniu prawa. Oznacza to zatem, że bezprawność, a więc niezgodność z prawem czynności organu kontroli skarbowej w toku postępowania, musi wynikać z jego oczywistych, rażących błędów w zakresie stosowania przepisów, tutaj akurat chodziło o ordynację podatkową, lub stanowić działanie wykraczające w sposób oczywisty i niewątpliwy poza te przepisy. I podsumowując tutaj krótko, za bezprawne uważa się każde działanie naruszające dobra osobiste, jeżeli nie zachodzi jedna ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających je oraz że do okoliczności wyłączających bezprawność zalicza się na przykład działanie w ramach porządku prawnego, czyli działanie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodę pokrzywdzonego oraz działanie w ochronie uzasadnionego interesu. Zatem bezprawność naruszenia dóbr osobistych w tych przypadkach, o których tutaj Państwu wcześniej wspomniałam, zazwyczaj dozwolone jest, jakby dzieje się w ramach obowiązujących przepisów prawa. W teorii zatem można stwierdzić, że może dojść do naruszenia dóbr osobistych przez organy władzy państwowej, co też potwierdzają różne wyroki. Jednak pozostałe wyroki, które Państwu tutaj przedstawiłam, wskazują, że często należy brać pod uwagę przede wszystkim to, że czy organ przekracza swoje uprawnienia, bowiem jeżeli ich nie przekracza, jeżeli działa w granicach dozwolonych przez inne ustawy, tak jak na przykład ordynacja podatkowa lub inne ustawy z różnych dziedzin prawa, może tutaj nie dojść do naruszenia dóbr osobistych, mimo tego, że faktycznie organ na przykład podatkowy stwierdza, że dany przedsiębiorca brał udział w karuzeli VAT-owskiej, a tak naprawdę